deu de vlorobut bachi sastype sare romenge sare manuszenge procelo sveto. Ja nazywam się Artur Szewczyk i witam Państwa w programie Artur i prominentni Romowie. Moim gościem dzisiaj jest dyrektor cygańskiego zespołu pieśni i tańca Roma, mój wspaniały kolega od lat, wspaniały wokalista, muzyk i tancerz Cezary Majewski. Witam Cię, Czarek. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do naszego programu. Bardzo się cieszę, że podzielisz się tutaj z nami wszystkimi swoją historią życia, z całą swoją karierą artystyczną. Witam również bardzo, bardzo serdecznie. Ja bardzo dziękuję Tobie, Artur, za zaproszenie i całej dyrekcji telewizji. Serdecznie chylę czoła. Bardzo mi się podoba Wasz program. I bardzo, bardzo dziękuję. Witam wszystkich moich przyjaciół polskich i romskich. Pozwólcie Państwo, że przywitam Państwa pięknym romskim pozdrowieniem, które brzmi tak. Sastypeni bachte do devoro, sare manusięge, sare na cięge, co devoresty pragnienę, te do devoro, sare. Te deu da devoro, te wyszunel tu da devoro. Czarek, przypomnij wszystkim, od kiedy my to się znamy. Jaki to już jest okres? My się znamy 85 rok, coś takiego. Nie. Razem wyjechaliśmy do Stanów w 88. Pierwszy wcześniej, raz. Wcześniej, Czarek, wcześniej. My wcześniej, jeszcze Lowary był. Był zespół Lowary, a przed Lowary przecież byłeś w zespole Nowa Roma. Byłeś chyba, prawda? Króciutko. Tak, tak. No to to są lata, to jest 80 rok. 80 albo 81. No bo zaraz był zespół Lowary, prawda? Proszę Państwa, ja tylko tutaj nadmienię, że Czarek przyjechał jako młodziutki chłopiec, przyjechał na próby, na koncerty w sumie zespołu Roma do Poznania, zdaje się. Tam z całą jego rodziną dawaliśmy koncerty i Czarek przyjechał z Adasiem, naszym też tancerzem, i doszło do naszego pierwszego wtedy spotkania i poznania. Tak jest. I później w roku 81 Czarek wstąpił, ja przyjechałem do Włocławka prosić rodziców, żeby go puścili do zespołu, powstającego nowego zespołu Lowary przy Estradzie Lubelskiej. No i tak zaczęła się nasza współpraca od 1981 roku, prawda, Czarek? Tak, tak. No tyle tych zespołów było, że no, można się pogubić, do końca, prawda? Nie pamiętam, który to był rok, ale te lata były naprawdę owocne i, tak. I bardzo dziękuję Bogu za to, że mogłem Cię poznać i być z Tobą. Ja i znamy się do tej pory. Tak, także utrzymujemy przecież niezmiernie kontakt. Niezmiernie miło. Mnie również. Czarek, przedstaw się nam wszystkim. Powiedz, z jakiego rodu romskiego pochodzisz? Od strony mamy, od strony taty? Ja jestem polskim Romem, pochodzę z rodu Omżiniaków. Mój dziadek nazywał się świętej pamięci Łyka, mój tato Janek, moja mama Sisio. I tyle. No, pochodzisz z rodziny bardzo znamienitej, bo przecież twój dziadek Łyka był jąkary przy Szeroromie, prawda? To jest bardzo zaszczytna funkcja u króla cyganów polskich, prawda? Także. No jeżeli już o tym mówimy, Artur, no nie chciałbym tutaj robić jakichś super reklam dla nas. Ale to trzeba powiedzieć. Prawdę trzeba mówić. Natomiast. Słucham? Prawdę trzeba mówić, no po prostu, prawda? Masz no się tak, czym szczycić. Tak. No powiem tyle, że mój dziadek był tak szanowanym człowiekiem, zresztą ze strony taty również dziadkowie byli bardzo sławni i bardzo szanowani. I nasz naród, nasz ród Omżiniaków jest no, znanym. Między cyganami, prawda? Między Romami. Bardzo, między cyganami, tak. Bardzo tak. Wielki ród, prawda? Bardzo tak znany, znamienity taki, prawda?
No, dziadek był bardzo znaną osobowością, bardzo znany. Nie było chyba wśród polskich Romów, kto by nie znał dziadka Łyki, prawda? Tak, tak. Zgadza się. No, liczyli się z jego słowem, to co on powiedział, to było, że tak powiem, to było święte. Święte, prawda? I zanim jechali do króla Romów, do Ciero Roma, to przyjeżdżali właśnie do dziadka Romowie. Po porady, prawda? Często było tak, że nie musieli jechać do króla. Mm-hmm. Także pomagał dziadek rozwiązywać różne sytuacje. Problemy, prawda? No właśnie, właśnie. Czarek, jako młody człowiek, jako młody Rom, gdzie dorastałeś? Gdzie było twoje dzieciństwo? W jakim mieście? Gdzie to w ogóle wszystko przebiegało? Ja urodziłem się we Włocławku, Patryktum Aryba. I do tej pory mieszkam we Włocławku. Ukończyłem niestety tylko podstawową szkołę muzyczną na fortepian pierwszego stopnia. Mm-hmm. I teraz bardzo żałuję, że nie poszedłem dalej, ale to była trochę wina i twoja, bo właśnie jak wspomniałeś, zaprosiłeś mnie do współpracy z zespołami. Mm-hmm. To mnie zainspirowało i poczułem się ważny. I mówię, kurczę, no trzeba skorzystać. Dlatego no wiesz, ja teraz no, trochę żałuję, no bo to wykształcenie mi się przydało. Zgadza się, widzisz, tak samo było i ze mną. Ja nie wyedukowałem się tak, jak bym chciał, bo jednak ta praca na scenie, to bycie artystą było tak silne i było, nie miałem już cierpliwości na jakieś szkoły, na jakieś kształtowanie się, tylko po prostu tak samo jak i ty, pragnąłem sceny, pragnąłem już jak najszybciej być i coś robić, prawda? Tak. Od kiedy odkryłeś w sobie właśnie takie pragnienia bycie artystą? Bo to, że jesteś artystą, to tu nie ulega wątpliwości, ale jako dziecko, od kiedy to u siebie odkryłeś? W jakich warunkach to? Bo przecież coś na to wszystko wpłynęło, że takim jesteś artystą tak. Dzisiaj. Więc Artur, to było tak, że w wieku chyba 6 lat ja już wykazywałem umiejętności, jakieś zamiłowania muzyczne. Mm-hmm. I rodzice to zauważyli. Kupili mi akordeon i zacząłem grać, po prostu ze słuchu zacząłem grać. Po wieku 7 lat poszedłem właśnie do szkoły muzycznej na fortepian. W ogóle chciałem na akordeon, ale byłem tak mały i chudy, że dyrekcja nie pozwoliła mi grać na akordeonie, bo byłem za mały. I zaczęła się ta edukacja muzyczna. Skończyłem podstawową i 2 klasy średniej szkoły muzycznej. Mm-hmm. Czyli tak te, mówimy, podstawy, no, te, podstawy, te podstawy muzyczne były, jednak zaczerpnąłeś trochę właśnie. Mm-hmm, no właśnie. Tak, te podstawy, ja dziękuję Panu Bogu za to, że te podstawy właśnie były i do tej pory mi bardzo, bardzo pomagają, no bo właśnie. Potrafię się porozumieć z profesjonalnymi muzykami. No dlatego ta edukacja dała mi dużo, bo mogę cały czas działać muzycznie i rozwijać się w dalszym ciągu. Mm-hmm, właśnie. Ja w tym miejscu poproszę o pierwszy link z piękną piosenką w wykonaniu Czarka. Dzielem, dzielem. Dzielem, dzielem jest w ogóle hymnem cygańskim na całym świecie, przyjętym przez wszystki ogół Romów jako hymn cygański. Dzielem, dzielem, un gone drumenza. Mala dzielem, barwowe rumenza. Dzielem, dzielem, un gone wesenza. Aj, mala dzielem, Bakta we rumenca. Oj, aj rumawe. Oj,
siava we. Kiedy właśnie zaczęła się twoja praca już taka zawodowa, pełnego artysty, kiedy zacząłeś, wstąpiłeś do, to nie wiem, czy to był zespół Lowari, ten pierwszy, który tak otworzył przed tobą tą drogę? Przed Lowarami to ja z tego, co teraz sobie przypominam, to byłem, pracowałem u wujka Edwarda Dębickiego. Aha. Terno, tak. Mm-hmm. I to był wtedy właśnie, pamiętam, silny bardzo skład zespołu Terno, na czele z wujkiem właśnie Dębickim, pozdrawiam wujka i całą jego rodzinę. Jako młody człowiek właśnie współpracowałem z nim. Tak. I to było we Wrocławiu, zdaje się, prawda? Kiedy przyjechaliście i tam powstał ten Tak. I robiliście wtedy papusze, prawda? Te widowisko papuszy. Tak było. Jest, papusze, tak jest. Tak. No i wtedy w sumie od tego zaczęła się twoja kariera artystyczna, od zespołu Terno, prawda? Tak. I później wstąpiłeś do zespołu Lowari, gdzie byłeś już gwiazdą w zespole Lowari, byłeś po prostu pierwszym solistą zespołu i no my byliśmy oszołomieni twoim talentem, twoim wokalem, twoim głosem. No przepiękny, przepiękny, silny głos i taki prawdziwy cygański. Ty miałeś takie predyspozycje do wykonywania romansów, do właśnie do takich dumek starych cygańskich. Ty miałeś do tego niesamowite predyspozycje. Bardzo dziękuję, Artur, za te słowa. Jest mi niezmiernie miło. Natomiast w Lowarii no nie byłem tylko solistą sam, bo byłeś ty. Ja zawsze ceniłem cię od samego początku. No dziękuję. I w dalszym ciągu robisz to naprawdę dobrze. Dziękuję. I było nas wielu artystów, solistów. No był Grisza wspaniały. Jeszcze, prawda? Griszka, świętej pamięci. Tak. Ciocia Tabaczewska. Tabaczewska, też świętej pamięci. Bożenka też była z Wrocławia. Oczywiście. Tak. No było nas sporo. Także... No w sumie mocny był ten zespół Lowary, prawda? Wokalnie. Tak, była bardzo duża. To była moc siła. To był naprawdę piękny tego zespołu, tak. To był piękny zespół. Szkoda, że to tak krótko trwało, bo to powstało w sumie w stanie wojennym, prawda? Mhm, i ciężko było i z imprezami. No tak, to było tak. I co się działo dalej, Czarek? Dalej to wiesz co, znalazłem się później w zespole Romen u Ludka, wujek Lutek z Płocka. Aha, w Płocku. Tam była rewia wiesz, cygańska. Mm-hmm. I też byli wspaniali artyści, byli z nami, z tego co pamiętam, wujek Miklosz świętej pamięci. Aha. Jego syn Marek, wspaniały skrzypek. No wielu innych artystów. No Lutek, nie? Lutek, taki muzyk. Kasia była. Pamiętasz Kasię, tak? Kasia? Twoja siostra? Tak. Nie. To była siostra, jejku, jak ona miała na imię. Lalosza, pamiętasz? Ach, pamiętam. Lalosza żona. Nie. Żona, to jej siostra, Kasia. Aha, jej siostra. No obydwie były wspaniałe wokalistki, prawda? I Lalo, wspaniałe wokalistki. To byli wspaniali artyści. Dzisiaj już nie ma takich ludzi, nie ma takich artystów. No. Dokładnie, dlatego wspominam o nich. Tak? Jak człowiek na przestrzeni tych lat, prawda, jak wspominamy, wszystko było na żywo.
wszystkie, nie było koncertów z playbackami. Wszystko żeśmy wykonywaliśmy, wszystko na żywo, prawda? Oczywiście. Sama przyjemność było śpiewanie na żywo. Mm-hmm. Ale wiesz co, no żałuję i ubolewam nad tym wszystkim. Oglądam te różnorodne festiwale romskie i to wszystko. No nie ujmując wszystkim, bo robią dobrą robotę, bo otwieramy się na świat. Mm-hmm. Za to bardzo dziękuję w imieniu wszystkich Romów. Natomiast no nie do końca jest to tak, jak trzeba. Te playbacki, to wszystko, to no naprawdę właśnie jest niedobre. No właśnie, to tak zdominowało w sumie ten rynek artystyczny, tak, prawda? Tak. Dzisiaj bardzo rzadko się słyszy muzykę na żywo. Bardzo rzadko, prawda? Wręcz prawie wcale, tak? No właśnie. Ja poproszę w tym momencie... Ostatnio, wiesz, oglądałem festiwal... Nie będę tutaj nie robił reklamy dla tych ludzi, natomiast cały festiwal był z playbacku. Jedna wspaniała wokalistka, młodziutka dziewczyna zaśpiewała na żywo. Aha. No to jest coś strasznego. Kurczę, co się dzieje? Co się dzieje? Czy ludzie nie potrafią śpiewać? Potrafią, tylko po prostu dzisiaj są takie wymogi, bo każdy wokalista musiałby mieć ze sobą też i muzyków. A to są dodatkowe koszty. Dzisiaj wszyscy się liczą z kosztami i po prostu nagrywają teledyski i nagrywają swoje piosenki i wtedy jest łatwiej wszędzie po prostu zaczepić się na jakiś koncert, na jakiś występ, prawda? No to jest dzisiejszy czas. Artur, ja ci powiem tak, niech zostanie tak, jak ty mówisz. No. Ja rozumiem to. Kiedyś były cięższe czasy, prawda? Przecież żyliśmy w ciężkich czasach, a jednak były pieniądze i na to, żeby no była muzyka na żywo, prawda? No niestety, no taka jest prawda. Ja poproszę o następny link z Czarkiem, gdzie posłuchamy jego piosenki Dzień i noć. Piękny, piękny romans rosyjskich cyganów. Posłuchajmy. Роняет сердце ласку. День и ночь кружится голова. День и ночь взволнованною сказкой мне звучат твои слова. Только раз бывает судьбою рвется мир. Только раз холодный зимний вечер мне так хочется obraz w oczach mam. Serce me do ciebie chcę należeć. Pozwól, bym nie został teraz sam. Tylko raz jest w życiu taka chwila, kiedy ktoś swe serce oddać chce. Dziękuję ślicznie. Ja jestem pod wrażeniem twojego głosu, Czarek. Coś niesamowitego, jak ty śpiewasz. Bardzo dziękuję. No naprawdę, to jest coś. Rzadkość. Dzięki, Artur. Ja również jestem zawsze pod twoim wrażeniem, jak ty występujesz na scenie, twój taniec, twój śpiew. Dziękuję to jest bardzo. Właśnie niespotykany wokal. Dziękuję. Ja przepraszam, jestem troszeczkę przeziębiony i tak kaszle, ale to się dzieje automatycznie. Czarek, i co nastąpiło później, bo z rewii Romen poszedłeś do Estrady Poznańskiej, prawda? I tam powstał zespół Roma na nowo, którego stałeś się dyrektorem. Opowiedz nam, jak do tego wszystkiego doszło, jaka była droga
do tego właśnie, że objąłeś cały patronat, opiekuństwo i dyrektorstwo swoją osobą nad zespołem Roma. No, z zespołem Roma przy Estradzie Poznańskiej pod dyrekcją pani Eugenii Skrzypińskiej, nieżyjącej pani świętej pamięci Eugenii. No, tym zespołem zwiedziliśmy wspólnie kawał świata. Byliśmy dwa razy albo trzy razy byliśmy w Stanach Zjednoczonych, tournée po Kanadzie. Graliśmy w wielu filmach zagranicznych u boku Nastazji Kińskiej czy Timothy Hattona. Także to było niezapomniane do tej pory, to będzie w naszej pamięci zawsze. Świętej pamięci Leopold Kozłowski był naszym kierownikiem artystycznym, gdzie doprowadził zespół do takiego właśnie stopnia, tak, że wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych. No, muzycznie to było perfekt opracowane, prawda? Tak. Wujek Kozłowski dawał całe swoje serce. Kochał tak samo cygańską muzykę i umiał to zrobić. On po prostu to kochał, on to czuł. On wiedział, jak aranżować to, prawda? Tak. Ja też. Wtedy. No. Tak, słucham. Ty zrobiłeś całą choreografię przecież. Ja chciałem nawiązać, że w 92 roku Czarek zaprosił mnie do udziału. Już ja byłem, mieszkałem na emigracji w Niemczech, a jednak przypomniał sobie Czarek o mnie i zaprosił mnie do udziału w telewizyjnym programie, gdzie zespół Roma dawał piękny koncert. I dzięki właśnie tobie, Czarek, mogłem wziąć udział w tym programie, który jest na YouTubie, wstawiłem na swojej stronie i jest bardzo oglądanym, jest bardzo takim, w sumie takim jednym z najstarszych nagrań zespołu Roma, prawda? No są nagrania Romy jeszcze tej pierwszej, ale jako tej Romy już następnej, która powstała i pod twoim kierownictwem, to jest najstarsze nagranie. I to było takie piękne. Jestem ci bardzo wdzięczny, że ja wtedy mogłem wziąć z wami udział w tym wszystkim. To tylko tak na marginesie wspomniałem. Artur, cała przyjemność po mojej stronie, bo wiesz, ty jesteś naprawdę wielkim artystą, wiesz. Nawet wiesz co, nie chcę tutaj wspominać o kategoriach artyzmu w ogóle, jeżeli chodzi o romskich artystów. Jesteś w czołówce tych artystów. Dziękuję za uznanie. Dlatego jest mi niezmiernie miło, bo ty nam dużo wniosłeś w naszą historię. To nie jest tak, że zagraliśmy tam kilka koncertów, wyjechaliśmy do Stanów. Nie. Ty jesteś żywą legendą. I ty dobrze o tym wiesz. Dziękuję. Ja się kłaniam tobie z tej strony, naprawdę. Jezus, no i życzę tobie wszystko, co najlepsze dla twojej rodziny, dla twojego syna. Dziękuję, wnuczki, Czarek. Dla twojej żony. Ale to jest... Jesteś wspaniałym artystą, a poza tym jesteś wspaniałym człowiekiem. My się znamy tyle lat. Czarek, ale to o tobie program jest, o tobie trzeba mówić. Ty jesteś dzisiaj, ty jesteś naszą gwiazdą dzisiaj. To my mamy. Ale trzeba wspomnieć, wiesz, o artystach i powiedzieć prawdę, wiesz. Poza tym powiem ci tak, że ten czas pozwolił mi poznać wielu artystów wspaniałych, i tych starszych, i teraz tych młodszych. Tak? Także kurczę, jestem niezmiernie miło i dziękuję Panu Bogu za to, że mogłem spotkać tych artystów. Mieliśmy taką możliwość, prawda? Słucham? Że mieliśmy taką możliwość być blisko nich, poznać. Właśnie. Ty wiesz dokładnie, że moim wzorem w śpiewie to był wujek Witmichaj. No właśnie. Ja się zawsze uczyłem od niego i wzorowałem się na nim. Także i do tej pory utrzymuję z nim kontakt. Muszę ci powiedzieć, że jesteśmy w bardzo dobrych relacjach. Świetnie. I nagraliśmy, znaczy wujek nagrał do muzyki mojego syna Mieszka. Wspaniały stary utwór Ech Maja Gitara, mam dograć wokal. Tak. Ślicznie. Mam dograć wokal i w tej chwili nie śpiewam, bo znasz moją sytuację, tak? Ja rozumiem, oczywiście. Oczywiście, rozumiem. No, muszę tutaj wspomnieć jeszcze o takich artystach jak Liza Kotlarenko.
z którą też, też nagrałeś piękny, piękny teledysk. Piękny. Właśnie i wiesz, ty jest młody, młoda dziewczyna, a jest tak utalentowana, że... Mm-hmm. No szkoda słów po prostu. Tak jest, tak jest. W momencie jednego roku mamy oglądalność chyba 600 tysięcy na ten utwór. Wow, niesamowite. No i to nie jest koniec, jeszcze będziemy śpiewać z Kizą. No właśnie. I dawać gratuluję koncerty, wam, także... Naprawdę piękna piosenka, piękny w ogóle ten teledysk, zrobiony tak fajnie, że tam jest cała grupa, że cały tabor jest, że się bawicie, stoły, ognisko, no pięknie to jest zrobione, naprawdę pięknie. Ja w tym miejscu fajnie, poproszę, miło usłyszeć. Ja w tym miejscu poproszę o następną piosenkę w wykonaniu Czarka. Soy tu gitano, tu peregrino, florica. Nací para tus ojos, para nadie más. Siempre voy a estar en tu camino. Alma de mi alma, corazón de tempestad. Dime por dónde ir. Y después te llevaré hasta donde quieras, sin temor y sin fronteras, hasta donde sale el sol. Dziękuję ślicznie, pięknie. No Czarek, ty jesteś po prostu, nie można, nie ma słów, po prostu nie można określić ciebie, gdzieś tam zaszufladkować. Jesteś po prostu bardzo artystą dziękuję. stuprocentowym. Dziękuję. Pięknie. Powiedz mi, bo zostałeś dyrektorem zespołu Roma i jak do tego doszło? Już ci mówię. Po śmierci, od roku, prawda? Po śmierci. Od roku pani. 98. Mm-hmm. Zespół przestał działać. Aha. Przestał działać, chyba właśnie też wróciliśmy ze Stanów i przestał działać. Każdy poszedł w swoją stronę. Mm-hmm. I postanowiłem zadbać o to, żeby dalej działać pod szyldem zespołu Roma. Mm-hmm. I przypadkiem zadzwoniłem do Urzędu Patentowego. Nie wierzyłem w to, ale mm-hmm. mówię, coś mnie tknęło i zadzwoniłem. Okazało się, że nazwa zespołu Roma nie była nigdy zastrzeżona. O, ojej. Tak, nikt nie zadbał o to. Mm-hmm. I wyobraź sobie, Artur, że każdy z ulicy człowiek, nie będąc nawet Romem, mógł podejść do IZX-u i zastrzec ten zarejestrować ten nazwę, się tak? jako zespół Roma. Coś tak, i działać jako zespół Roma, prawnie. Coś niebywałego. I, nie? No właśnie, i dzięki Bogu ja to zrobiłem. I zaczęliśmy też działać, robić próby. I też różne sytuacje były, że wyjeżdżaliśmy do różnych krajów. I naprawdę, ale to stworzyłeś od nowa zespół, prawda? Od nowa stworzyłeś grupę. Tak, od nowa stworzyłem grupę, reaktywowałem zespół Roma. Mm-hmm. Okej, okay. No właśnie. Tak. I działamy do dzisiaj działamy, z tym, że no każdy, wiesz, no, za tym chlebem szuka no jakichś możliwości. Mm-hmm. Wyjeżdżają ludzie do za granicę i po prostu no, mamy teraz mniejszy ten skład zespołu, mm-hmm. ale też działamy. Bardzo ale muszę ci powiedzieć taką ciekawostkę, że zawsze marzę o tym, żeby powstał jeszcze jeden zespół Roma. Taki naprawdę z prawdziwego zdarzenia, z żywą muzyką. Ojej, no to marzenie. Już z tego miejsca ja już cię zapraszam do współpracy. Oj,
serdecznie. No to ja na skrzydłach. Bo wiem, że nikt tak mi nie pomoże jak ty. To ja na skrzydłach, Czarek. Dlatego wierzę to, że ten zespół z prawdziwego zdarzenia powstanie. Jeszcze powstanie, prawda? Ja się cieszę. Tak, i będziemy jeździć, będziemy też reprezentować nie tylko miasto Włocławek, ale również Polskę. Mm-hmm. Jestem pewny. No ja trzymam kciuki, aby to wszystko się udało. Wierzę w to, że na pewno się uda. Bo jeżeli się tacy artyści biorą za to, to musi klapnąć. Musi to być. Czarek, a kto dobiera repertuar dla waszego zespołu, dla ciebie? Czy ty sobie sam, czy śpiewasz tradycyjne piosenki, stare, cygańskie? Czy idziesz za współczesnością i coś nowego tworzysz? Czy jednak chciałbyś zachować tą tradycyjną muzykę w swoim repertuarze? No jak sam wiesz, że to nie da się tak do końca stricte grać muzykę tradycyjną. Tak. Musi być, wiesz, musimy iść z duchem czasu, jak to się mówi. Dokładnie, dokładnie. Dlatego wzbogacamy trochę to brzmienie instrumentów właśnie współczesnych. Ja współpracuję cały czas z profesjonalnymi muzykami. I to z polskimi, zagranicznymi. No ale takim napędem dla mnie i można powiedzieć, no jest mój syn po prostu. Aha. Mieszko Majewski. No wszystkie twoje dzieci są tak utalentowane. Tak. Twoje dzieci są, no i żona. W ogóle stanowicie wspaniałą. Wy jesteście zespół Roma. Już same twoje dzieci, tancerki, twoje córki, no wspaniali jesteście. No po prostu. No ja... teraz jeszcze wnuczki już takie. Już teraz wnuczki rosną. Tak samo jak twoja wnuczka cudowna, Patryna. Mm-hmm. Też śledzę ją, jest wspaniałą artystką. Wspaniałą tancerką, no, piękną dziewczyną. Ja jestem pod wrażeniem. Życzę jej wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję ci. Masz rację. No, jeżeli mamy taką możliwość, wiesz, w rodzinie, no to... Tak, trzeba to przekazywać i dalej, trzymać, tak. Trzymać, koniecznie trzymać. Pewnie. Ale fundamentem, tak jak powiedziałem, jest mój syn, który jest wspaniałym muzykiem, aranżerem. No, my gramy wszelaką muzykę, od tradycyjnej do współczesnej, do jazzu, soul music. Jesteście po prostu tak, elastyczni. Jak trzeba, to trzeba, to jest i tradycyjna, jak trzeba, to idzie się z postępem czasu. Po prostu, prawda? Tak jest. Fajnie, bardzo fajnie. I tak trzeba, tak musi być, bo nie możemy się zatrzymywać tylko na tym, co było, prawda? Musimy iść, bo i publiczność się zmienia, i wymogi się zmieniają, prawda? Dzisiejsza publiczność oczekuje całkiem czego innego. Ja byłem w ogóle zdziwiony, że myślałem sobie, kto to dzisiaj będzie Dumki słuchał, prawda? Mój syn mówi, tato, jedziemy na biesiadę cygańsko-słowiańską, zaśpiewaj Dumkę. Tego już nikt nie śpiewa. Proszę cię, mówi, nie idźmy na łatwizny, zaśpiewaj, tato, Dumkę. Ja mówię, no dziecko, ale kto to będzie słuchał dzisiaj Dumkę? No, no i zaśpiewałem tą Dumkę. No ludziom się podobało, no jednak są i miłośnicy i tego typu muzyki, prawda? Takich piosenek starych. Oczywiście. Słuchaj, Damian jest młodym człowiekiem, ale on jest tak profesjonalny, że on wie, co mówi. Także jako tatuś, starszy człowiek, tak samo jak ja jesteś, no trzeba nieraz się słuchać. Czasami trzeba się młodych posłuchać, prawda? Tak jest. Ja w tym miejscu poproszę o następny link, piękny link, właśnie tam, gdzie Czarek śpiewa z Lizą. Cudowny, cudowny klip nagrali wspólnie. Bardzo proszę, popatrzmy, posłuchajmy. Ciao.
Florenca daj piju, aj me mange somato, aj keraf mange gili, gila tori bahtali. Me Romenca daj piju, aj me mange somato, aj keraf mange gili, gila tori bahtali. Dziękuję ślicznie. Czarek, tak na zakończenie powiedz mi, jakie sobie stawiasz cele, jakie sobie stawiasz zadania na przyszłość, na najbliższą przyszłość, w tym roku jeszcze, jakie koncerty może ciebie czekają i na taką dalszą przyszłość, co chciałbyś jeszcze osiągnąć, co chciałbyś jeszcze zrobić? Ja ci powiem w ten sposób, no z tego miejsca pozwól, że powiem dwa słowa do rodaków moich. Mm-hmm. I z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować wszystkim ludziom, i Polakom, i Romom, za to, że wiem w 100%, że się modlili za mnie, do Pana Boga, do Matki Bożej. Tak. Bardzo serdecznie dziękuję i kłaniam się wszystkim, bo mam taką możliwość, teraz mój brat Artur dał mi tą możliwość. Chcę podziękować w imię Jezusa Chrystusa za to, że się modlili za mnie, za to, że jestem. Poznacie moją sytuację. Mm-hmm. To może... Bardzo parki raft męgę. Tedeu devorut męgę sa stypen sa remam sięgę. Kompis pa mandry modlineu spa umbreć havesty. Bardzo parki raft męgę jeszcze jewkar. Tedeu mente błogosławineu w imię Jezusa Chrystusa. I dlatego mówię, że mimo wszystko to, co ja przeszedłem, chce mi się dalej żyć. Mm-hmm. Jest mi trudno i do końca życia będzie mi się. Oczywiście, oczywiście. Ale nie poddaję się. No, robię to, co robię i uważam, że do końca życia będę pracował muzycznie. Tak jak zapytałeś mnie, ja w tej chwili jestem na ukończeniu, montujemy utwór skomponowany przez Mieszka Majewskiego, mojego syna, w hołdzie dla Ukrainy. Aha, no to pięknie. Z teledyskiem właśnie. I no, uważam, że muzykę zrobił wspaniałą. Zresztą dołączyli polscy muzycy, orkiestra kameralna również. Ojej, także niebawem się ukaże ten teledysk. Poza tym no, chcę doprowadzić ten zespół Roma. I w tym kierunku właśnie idę. Mm-hmm. Ślicznie. Ja tylko powiem dla Państwa, dlaczego Czarek tak bardzo prosił i tak bardzo dziękował wszystkim, bo w pewnym momencie, to było chyba w tamtym roku, zachorował bardzo ciężko na koronę. I dwa lata temu. To było dwa lata temu i to były tragiczne chwile dla całej rodziny i dla nas wszystkich. My żeśmy to bardzo przeżywali wszyscy. I modliliśmy się wszyscy, bo stan był bardzo, tak. bardzo zły Czarka. Już wydzwaniali do mnie Cyganie z pytaniami, co się dzieje z całego świata. Artek, może ty coś wiesz? Ja mówię, no ja tyle wiem, co i wy wiecie. No, przecież nie zadzwonię, nie będę się pytać w takiej sytuacji rodziny, jak oni cierpią wszyscy, a my tak samo cierpimy, bo przecież to był, Czarek jest dla nas jak brat. Tyle lat się znamy, tyle wspólnej pracy. I dlatego właśnie, Czarek, dziękuję za tą modlitwę, za te wsparcie, bo to taka była, to takie szturm do nieba był w jego intencji. Tak. To tak na marginesie, żebyście Państwo wiedzieli. Czarek, my pomału będziemy się żegnać. Ja jeszcze w tym miejscu poproszę o twój ostatni link, który tutaj puścimy, z piosenką Bidamange Romale. To była piękna piosenka z rosyjskich cyganów. Bardzo proszę, posłuchajmy jeszcze przed zakończeniem. Ody paszryka, utru materdziona. Сырьё на капанас, а в сырьё.
yo me quedé. A my ćwały basiawyn. Hop, hop, stój! Dziękuję ślicznie i tak jak mówiłem, serdecznie ci, z całego serca, Czarek, dziękuję za udział w tym programie, że czekałem, aż się doczekałem, że nagraliśmy to wszystko, że przejdziesz do historii, że to wszystko, do tego będzie zawsze można wrócić, bo te wszystkie wywiady, które nagrywamy, to jest wypowiedziana historia Romów XX wieku, Romowie i nie tylko Romowie, którzy tworzyliśmy kulturę cygańską w Polsce. Ci wszyscy ludzie, którzy mówią, tutaj opowiadają w tej telewizji, opowiadają o swoim życiu, mają swój wpis w historię cygańskości w Polsce. I to zostanie w archiwach, to zostanie już na całe życie. Dlatego serdecznie ci dziękuję za taką piękną wypowiedź twoją, za wszystkie te rzeczy, które wspominałeś, za niesamowite twoje przeżycia, twoją historię osobistą. Serdecznie ci dziękuję. Te aves bachtaloi sasto, trecelone semencasa, sare tyre manuszęca, te pocieszyneł tu mendevloro. Tredajoria, trepszałen, trepszchenien, sare manusza, cało Włocławko romate anbachtalei saste. Drogi Arturze, bardzo, bardzo dziękuję w imieniu wszystkich tutaj Romów z Włocławka i dziękuję w imieniu wszystkich w ogóle Romów, że powstała ta telewizja, że powstał ten program, że masz tak wspaniałych dyrektorów. Naprawdę w imieniu wszystkich bardzo dziękuję, bo robicie naprawdę niewyobrażalną robotę, to co powiedziałeś, że to się zapisze w historię właśnie. Piszemy także historię. Także naprawdę serdecznie dziękuję. I chciałbym z tego miejsca jeszcze raz podziękować wszystkim Romom i Polakom, moim przyjaciołom, moim władzom z Włocławka, panu prezydentowi, że wspiera nas. I dziękuję za tych ludzi, których spotkałem, z którymi mogłem zaśpiewać, z którymi współpracuję. Między innymi też zapomniałem powiedzieć wspaniałej artystce Perełce. Znasz przecież. No oczywiście, oczywiście. Także serdecznie dziękuję wam wszystkim. Niech was Bóg błogosławi w imię Jezusa Chrystusa, kochani. Jestem bardzo wdzięczny, że jestem w tym programie, Artur. Dziękuję. Dziękuję i całuję cię mocno. Ja ściskam też twoją rodzinę. I ja żegnam cię w imię Jezusa Chrystusa. Bądź zdrowy i szczęśliwy. Dziękuję ci pięknie za te cudowne słowa, Czarek. Aż ciarki po mnie idą. Jeszcze raz serdecznie składam ci hołd i wielkie podziękowanie za to, że wziąłeś udział w tym programie. Bardzo życzę dziękuję. Ci. Jeszcze na koniec tylko pozwól, że powiem jedno słowo, a ty będziesz na pewno zadowolony. Pozdrawiam mojego brata Wojtusia. Wojtek Zająco. O! Aha. Jest w tej chwili w bardzo ciężkiej sytuacji zdrowotnej. O, także z tego miejsca całuję go, ściskam mocno i życzymy mu zdrowia. Niech wraca do nas. Och, no oczywiście ja się dołączam do tej modlitwy. Oczywiście, no przecież z Wojtkiem tańczyliśmy w zespole Roma. Wspaniały artysta, wspaniały człowiek. I no, wspieramy go w modlitwach, aby do nas wrócił jak najszybciej, do swojej rodziny. I Czarek, ja ci serdecznie dziękuję. Życzę ci dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, radości. Życzę ci samych sukcesów. Nie ustawaj w tym, co robisz.
promuj kulturę romską, załóż znowu zespół Roma, powołaj to wszystko z powrotem do życia, bo jak ty tego nie zrobisz, tego nikt nie zrobi. Jesteś na miejscu w Polsce, proszę cię, działaj, działaj, jeszcze raz działaj. Dziękujemy Bogu, że masz takich wspaniałych dzieci, które to pociągną i pomogą ci, wesprą cię. Że tak, tacy, tyle artystów wspaniałych mieszka przecież we Wrocławku, że i w ogóle w Polsce jest, że można naprawdę stworzyć grupę no, niesamowitą. Tego ci życzę z całego serca i czekamy, aż powstanie prawdziwa znowu Roma pod twoim kierownictwem. Dziękuję ci serdecznie za udział. I twoje słowa, Artur, mnie budują i naprawdę i bardzo dziękuję za te słowa. I zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia wam dziękuję. Życzę. Dziękuję. Całuję cię, kochany. Dziękuję wzajemnie, ja też ciebie mocno ściskam i dziękuję za udział w programie. Proszę państwa, to był program Artur i Prominentni Romowie. Moim gościem był dyrektor Cygańskiego Zespołu Pieśni i Tańca Roma, wspaniały wokalista, wspaniały tancerz, muzyk Cezary Majewski. My widzimy się w następnym tygodniu, w piątek o godzinie 20. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.